Dzień dobry wszystkim, witam was w dniu dzisiejszym. Robię specjalny odcinek, nagrywam go przed moją pracą. Jest pochmurno, deszczowo, kropi deszcz, także nie będę długo chodził i tutaj nagrywał, przemawiał do was, ponieważ są warunki takie, jakie są, ale w dzisiejszym filmie chciałem podyskutować trochę o tym, jakie są ceny, jakie są absurdy cen, jeśli chodzi o Rumunię. Także jeżeli jesteście zainteresowani, to was zapraszam na dzisiejszy film. W dzisiejszym odcinku chciałem podyskutować o cenach masła, ale to nie chodzi o to, o samo masło, bo ceny ogólnie są wysokie, jeśli chodzi o Rumunię. Tylko że no, gdzieś ten produkt to jest takim obrazem tego, takim przykładem, jak do czego to po prostu doszło, do czego po prostu doszło w tym kraju, jak to wygląda, jaka to jest degrengolada, jeśli chodzi o Rumunię, jakie to jest zniszczenie tego kraju. I tutaj wam się wyświetlą ceny masła, ile kosztuje masło w Rumunii. Ktoś gdzieś mi mówił, że w Polsce kosztuje 10 zł kostka, no to ja was zaskoczę, w Rumunii można kupić i nawet za 21. I są jeszcze gdzieś w jakichś innych sklepach masła jeszcze droższe, po 23 leje nawet, jakieś firmy Prezydent czy coś takiego, ale to masło, które tutaj widzicie, kosztuje 21 lejów za kostkę, można kupić za 20, można też kupić za 15. Ja teraz poszedłem do pierwszego lepszego sklepu, taki osiedlowy sklepik, Shop and Go, sieć Mega i Masz, i tam pstrykłem to zdjęcie. Ostatnio też jak byłem z Aną na zakupach i byliśmy w Lidlu, to już tam sprawdziłem. Ja to wiem, bo w Lidlu najczęściej robiliśmy zakupy i tam kostka masła kosztuje 15 lejów. Także no, w Lidlu to jest naprawdę tanio, bym powiedział, jeśli chodzi o ceny w porównaniu na przykład do innych sklepów. Idę tą uliczką, nie wiem gdzie dojdę, zaraz zobaczę. Może sobie gdzieś skręcę, a może nawet tutaj zawrócę tak trochę, żeby sobie pospacerować, nie było głośno od ulicy. Muszę powiedzieć, że pogoda jest wstrętna. Zastanawiałem się, czy w ogóle dzisiaj wychodzić i nagrywać ten film, bo jednak trochę pada, ale nie jest tak, żeby lało jakimiś strumieniami i jeszcze jestem w stanie chociaż trochę nagrać. Dlatego no, powstaje ten film. Także jeszcze jak byliśmy właśnie w tym Lidlu, to już chcę podsumować też te sklepy, to no to tam jeszcze faktycznie nie było najdrożej, jeszcze to masło kosztowało te 15 lejów. Chociaż to i tak jest drogo, to i tak jest, słuchajcie, zajebiście drogo. To nie powinno tyle kosztować. Rumunia, kraj, w którym robi się tyle wyrobów z mleka, robi się z sery, jest tu taka tradycja robienia tego wszystkiego i masło, żeby kosztowało tyle, to jest po prostu bandyctwo, to jest złodziejstwo. To jest nie do pomyślenia, żeby była taka cena. I to symbolizuje, bo to nie chodzi już o ceny też innych produktów. Wszystko też jest drogie, wszystko jest po prostu drogie. Ja nie robię takiego filmu, żeby tutaj pokazywać wszystkie ceny, co ile kosztuje. Ale na podstawie tego masła chcę tylko zwrócić uwagę, że jest taki problem. Że jest problem, jeśli chodzi o ceny, jak wysokie te ceny są w tym kraju i że gdzieś to zmierza w takim kierunku, że nie ma po prostu jakiegoś limitu. Nie ma po prostu limitu. Ja nie wiem, ile ta kostka masła może jeszcze kosztować więcej w przyszłości. Ile? 50 lejów? No nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie wiem, gdzie jest po prostu jakiś limit, jeśli chodzi o ceny. I to jest taki naprawdę tylko i wyłącznie symbol, który chciałem pokazać w tym filmie. Jak to wygląda? Jaka to jest parodia? Jaki to jest po prostu wyzysk na rumuńskim społeczeństwu? A propos rumuńskiego społeczeństwa, flaga powiewająca na maszcie, tylko troszkę zniszczona. Chciałem jeszcze dodać, że tak jak mówię, nie wiadomo gdzie jest limit, gdzie to wszystko po prostu musi się zatrzymać. Nie wygląda na to, żeby te ceny gdzieś tam się zatrzymały. One po prostu będą rosły do takiego momentu, moim zdaniem, aż ludzie nie będą mieli co do garka włożyć, nie będą mogli już niczego kupić. Tylko że zanim się obudzą, zanim po prostu zorientują się, to już będzie za późno. To już będzie za późno, już będzie, jak się to mówi, w Polsce mówimy po ptakach, tak? Nie wiem, czemu tak się mówi, ale tak się mówi, jest takie gdzieś powiedzenie. I dojdzie
taki moment, przyjdzie taka chwila, że rumuńskie społeczeństwo po prostu będzie jeszcze biedniejsze niż jest. Powstał film ostatnio, dlaczego Rumunia jest biedna, i na pierwszy rzut oka to nie wygląda tak wcale źle. Można by powiedzieć, jeżdżą dobre samochody, ludzie mają takie domy jak tutaj, gdzie sobie spaceruję. Także co, nie wygląda to znowu też tak najgorzej, tak? Wręcz by się powiedziało, chciało się powiedzieć, że wcale Rumunia nie wygląda biednie. Ale rzeczywistość jest inna. Rzeczywistość jest taka, że ludzie borykają się właśnie z takimi cenami, borykają się z opłatami, z kredytami. Wszystkie te same problemy, które mają też ludzie, między innymi właśnie w Polsce. I to samo dosięga tutaj rumuńskie społeczeństwo. Z tym samym muszą się zmierzyć. I to jest właśnie najgorsze, jeśli o to wszystko chodzi. Można by sobie zadać pytanie, czy jest szansa, żeby to się zmieniło? Moim zdaniem nie ma takiej szansy. Nie ma, a już wam mówię dlaczego. Z tego względu, że jak mówię, rumuńskie społeczeństwo, podobnie zresztą jak polskie, póki ma jeszcze coś, póki jeszcze jest w stanie wyżyć, póki mają sarmale podane na stole, ma małygę i nie wiem, i jeszcze te jakieś inne rumuńskie potrawy, które po prostu zajadają, póki jest świnia hodowana gdzieś tam na wsi, to się nic nie zmieni. Nic się nie zmieni w tej kwestii. Dalej będą po prostu ludzie dawali przyzwolenie na to, na taką bandyterkę, na takie coś, co właśnie istnieje w tym kraju. I to nie jest to, że ja chcę się jakoś politycznie też tu wypowiadać, tylko po prostu to gdzieś z tym wszystkim jest związane. Z całą tą sytuacją. To nie wzięło się nic z powietrza i te wszystkie ceny, to wszystko też jest przez to, jakie są podatki w Rumunii, jak to wszystko wygląda w tym kraju. Nie wygląda to mianowicie właśnie dobrze. I nie ma szans na zmianę. Nie ma. Ludzie, którzy rządzą w Rumunii, którzy są, sprawują władzę w tym kraju, oni nie mają na względzie dobra rumuńskiego obywatela. Nie mają. Nie mają i nie mieli odkąd upadł komunizm. Ja zawsze powtarzam, że Rumunia to jest po prostu taki kraj, który jest tak zwanym odbiciem lustrzanym Polski. Odbiciem lustrzanym. I tutaj po prostu wygląda wszystko identycznie tak jak w Polsce. Po iluś tam latach dalej rządzą ci sami ludzie, zmieniają się tylko partiami politycznymi, migrują jeden z tej, drugi do tej, udają, słodko pierdzą, mówiąc i obiecając gruszki na wierzbie. I nic z tego po prostu nie wynika. Jest tak, jak jest. Jest takie dziadostwo, że po prostu no, chciałoby się siąść i płakać. Ale no, co zrobić? Czy to jest rozwiązanie? To nie jest rozwiązanie. To nie jest żadne rozwiązanie. Siąść i płakać. Co więc należałoby zrobić? O, doszedłem do tego pola takiego, co tutaj lubię spacerować. Co więc należałoby zrobić? Należałoby zaprotestować, wyjść gdzieś na ulicę i pokazać swoje niezadowolenie, pójść tam pod ten parlament, gdzie urzędują właśnie politycy, tak? Ale po prostu niewielu Rumunom się chce to zrobić, niewiele chce po prostu coś zmienić, niewiele chce, że tak powiem, zaprotestować, i oni nie są tym zainteresowani. Nie są. Jest jakaś grupa społeczeństwa, która gdzieś faktycznie przejmuje się, chodzi na jakieś protesty. Ja chodziłem na takie protesty i zawsze miałem wielki żal, wielkie zarzuty do Rumunów, że siedzą w domu, jak ja to mówiłem, wpierdalają sarmale i mają wyjebane na to, co się po prostu dzieje w ich kraju. A później narzekają, że jest drogo. Naprawdę? Naprawdę, drodzy Rumuni? Tak, tacy jesteście? To jest po prostu tak zwany taka hipokryzja, tak? To albo weźmiecie sprawy w swoje ręce i spróbujecie coś zmienić w tym kraju. Ktoś powie, a bo wielu Rumunów też tak mówiło, moja Anna też tak kiedyś mówiła, no protesty nic nie zmieniają. No może i nie zmieniają, ale to wszystko zależy od siły tego protestu, od siły i zaangażowania. Gdyby w 20-milionowym kraju przyszło 10%, 2 miliony ludzi sparaliżowało Bukareszt, to musiałoby się to odbić echem. Musieliby się
politycy, że tak powiem, wystraszyć. Mieliby trochę przesrane i na pewno jakoś by zareagowali, albo ich nawet brak jakiejś reakcji chwilowy byłby spowodowany po prostu strachem, bo poczuliby strach, oddech narodu, który jest niezadowolony. Ale jak na protesty, i ostatnio mówiło się, że przyszło 10 tysięcy ludzi na protest właśnie związany z cenami, z podwyżkami. Ja nie widziałem tej liczby osób, żeby tam było 10 tysięcy, może było z 1000 osób, chyba że się wszyscy gdzieś tam rozeszli jeszcze zanim to się skończyło, to może gdzieś tam było tyle osób, może 2000, ale nie wiem, nie było na pewno więcej. To jest za mała liczba, to jest za mała liczba, żeby coś po prostu zmienić. I ja, jako osoba mieszkająca w Rumunii, która nie jest obywatelem, mam więcej tą Rumunię, czasami wydaje mi się tak w sercu, niż ci ludzie, którzy tutaj mieszkają. Którzy myślą tak jak właśnie myślą, którzy są strasznie obojętni na to, co się dzieje w ich kraju. Potrafią narzekać na różne rzeczy, a nie chcą niczego sami zmienić. Nie chcą zmieniać rzeczywistości ich otaczającej, bo brałem udział tutaj w wielu różnych protestach. Nigdy nie robiłem filmów z takich wydarzeń. Wcześniej w ogóle może mało się wypowiadałem też w takich kwestiach, umówmy się, trochę politycznych. Ale gdzieś za bardzo to już wszystko we mnie też trochę siedzi. Ten YouTube jest też takim medium społecznościowym, w którym jest taki przekaz, jaki jest. I można trafić właśnie do was, można trafić właśnie do ludzi, opowiadając w filmach, jaka jest też rzeczywistość i co się dzieje w kraju, w którym mieszkam, w Rumunii. Czyli mogę wyciągnąć kamerę, mogę nagrać taki właśnie film i wam opowiedzieć o takich cenach, które są właściwie abstrakcją, bo to jest nie do pomyślenia, żeby kostka masła kosztowała nawet 21 lejów i to był gdzieś ten sklep tutaj najbliższy, a sam jeszcze i droższy, bo jeszcze są i droższe, gdzieś tam w Auchan można kupić za 23 leje. To jest nienormalne, to jest nienormalne, to jest jakaś parodia. To jest po prostu abstrakcja. I my żyjemy w takiej abstrakcji. Żyjemy w abstrakcji takiej w Rumunii. I ludzie, ja bym powiedział to w ten sposób, ktoś im sika w twarz, a oni myślą, że pada deszcz. No niestety, taka jest rzeczywistość. Ja wiem, że to brzmi brutalnie, brzmi to jak brzmi, może chamsko nawet, ale nie umiem tego inaczej zobrazować. Ja jestem osobą, która mówi tak, jak się wyraża, mówi to, co myśli, i mówi czasami nie przebierając w słowach. I właśnie ja lubię nie przebierać w słowach. Trzeba nazywać słowa po imieniu, bo inaczej jest, jak powiecie wywróciłem się i sobie stukłem nóżkę. A inaczej jest, jeżeli powiecie wyjebałem się i rozwaliłem sobie nogę. No jest zasadnicza, jest dyskretna różnica, tak? Ja wiem, że brzydkie słowa są brzydkie i może trzeba by się czasami pohamować, ale czasami się nie da. Nie da się i czasami trzeba po prostu powiedzieć coś chamsko i dosadnie, bo do ludzi nie trafiają miłe słówka. Skończyły się już miłe słówka, skończyło się już miłe gadanie. Z miłego gadania nic nie wynika, ale właśnie z takiego przekazu, jak ja czasem staram się zrobić, może faktycznie coś do po niektórych osób dotrze. I popatrzcie sobie na tą łąkę, którą tutaj sobie spaceruję. Tak, dookoła jeszcze zrobię taki rzut okiem, sfilmuję troszeczkę. No i co, trzeba wracać do domu, bo ręka marznie, a temat w zasadzie, co tu można więcej dyskutować. Także faktycznie to jest koniec tego filmu. Nie mam więcej nic do powiedzenia. Podsumowałem to tak, jak uważam, tak jak mi się wydaje i tak jak myślę. Nie wiem, jakie jest wasze zdanie w tym temacie. To jest taki szybki odcinek, chociaż i tak będzie trwał więcej niż 10 minut, bo widzicie, jak to jest, jak ja się czasem rozgadam. Ale no, to jest coś, co mi leży na sercu, coś, z czym ciężko jest mi się zgodzić, coś, z czym ciężko jest przejść do porządku dziennego. I właśnie ta kostka masła to jest taki symbol takiego zniszczenia tego kraju, symbol zniszczenia Rumunii. Bo inaczej tego się nie da po prostu nazwać, inaczej się nie da tego powiedzieć. Dobra, kończę, bo trzeba iść pracować. Pogoda nie dopisuje, jest naprawdę zimno, kropi ten deszcz i takie jest nagrywanie, a nie nagrywanie. Także skomentujcie to,
napiszcie, co uważacie. Ile kosztuje w ogóle kostka masła w Polsce, czy 10 zł, czy więcej. Napiszcie cokolwiek, uważacie, cokolwiek chcecie. Dajcie łapki w górę, no i zachęcam Was do subskrypcji naszego kanału. Do zobaczenia w następnych filmach.